Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Czy pozwolenie budowlane na instalację fotowoltaiczną jest konieczne? Zapraszamy na odcinek. Pozwolenia budowlanego wymagają tylko te instalacje fotowoltaiczne, które przekraczają 50 kW. Biorąc pod uwagę, że większość z domowych instalacji fotowoltaicznych oscyluje między 5 a 20 kW, to pozwolenie nie jest konieczne. Biorąc pod uwagę, że od każdej reguły są drobne wyjątki, nie inaczej jest w tym przypadku. Otóż, jeśli wysokość urządzeń na naszym budynku przekroczy 3 metry, wówczas potrzebujemy pozwolenia. Jeśli nasz budynek wpisany jest do rejestru zabytków, także pozwolenie będzie nam potrzebne. No i po trzecie, oczywiste, jeśli montaż instalacji będzie ingerował w bryłę i kształt budynku, także to pozwolenie jest potrzebne. Natomiast większość gotowych, dedykowanych konstrukcji nie ingerują, są tak skonstruowane, żeby nie ingerować w bryłę, więc wówczas dla domowych instalacji obędzie się bez pozwolenia. Bez względu na to, czy potrzebowaliśmy pozwolenia budowlanego na naszą instalację, i tak w wielu przypadkach czekać nas będzie dopełnienie dwóch formalności. Pierwsza formalność to, jeśli nasza instalacja jest większa niż 6,5 kW, a to zdarza się bardzo często, czeka nas konsultacja projektu z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej, a następnie zgłoszenie eksploatacji naszej instalacji, rozpoczęcia eksploatacji do Państwowej Straży Pożarnej. Przypadek numer dwa, no to tutaj rzecz jest naturalna i oczywista. Jeśli nasza instalacja jest on-gridowa, czyli połączona z siecią, musimy to zgłosić do operatora sieci, do której chcemy należeć. W przypadku instalacji off-grid, czyli instalacji niewspółpracujących z siecią, na przykład z magazynem energii, takiej konieczności nie ma. Dzięki serdeczne.